And now, our Polish starting lineup from sickchar.pl. W rytmie hymnu drużyny Chicago Bulls i tańczących cheerleaderek drużyna NBA podpisała dziś na 7 lat kontrakt z polskim sponsorem. Jest nim jeden z internetowych kantorów wymiany walut cinkciarz.pl, który w Ameryce znany będzie pod nazwą Konotoxia. Uroczystości, która odbyła się w United Center, nadano dużą rangę. Wśród gości honorowych pojawili się byli prezydenci Polski Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. Ten ostatni wyraził przekonanie, że wolny rynek jest wielką wartością. 25 lat Polska buduje gospodarkę wolnego rynku. Buduje to od czasów rewolucji solidarnościowej i póki co chyba nikt nie jest w stanie zawrócić Polski z tej drogi. Więc ja jestem spokojny o to, że w Polsce w dalszym ciągu triumfować będzie wolny rynek, którego reprezentantem tu na rynku amerykańskim jest między innymi firma właśnie Cinkciarz. Wolny rynek jest potęgą, jest cząstką naszej wolności i jako cząstkę wolności polskiej i amerykańskiej sądzę, że razem będziemy dbali. Prezydent Lech Wałęsa zaznaczył, że cieszy się, że żyje w czasach, gdzie nie ma już podziałów. Podział na dwa bloki ekonomiczne i polityczne. Podział na granice nieprzypuszczalne państwowe. I wiele jeszcze innych podziałów naszemu pokoleniu udało się usunąć. Teraz te różne inicjatywy budzą się, organizują i mają szansę na odniesienie sukcesu. Wiceprezes spółki Cinkciarz.pl Piotr Kiciński deklarował gotowość do współpracy polskiej firmy z najlepszymi. Now we are ready to launch our business activities in the United States, the largest economy of the world. In order to succeed, we will work only with the best. Jak informuje rzecznik NBA, Cinkciarz.pl to pierwszy w historii partner finansowy Chicago Bulls, który nie jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku polska firma otworzy swoją siedzibę przy Michigan Avenue.